Piłkarze ręczni Sambora Tczew udani wystartowali w rozgrywkach drugiej ligi mężczyzn. Wygrali w swoim pierwszym meczu w tczewskiej hali Powiatowego Centrum Sportu. Z zespołu, który w poprzednim sezonie nękany był problemami kadrowymi, Latocha Agropom Sambor stał się drużyną solidną kadrowo z szansami na awans do pierwszej ligi. Za wcześnie, by mówić o celach, bo drużyna nie jest jeszcze zgrana, ale potencjał jest duży, a mecz z KPR Gryfino to potwierdził. Zaczęło się niemrawo, bo goście po czterech z rzędu trafieniach w siódmej minucie objęli prowadzenie 4-2. Potem jednak Samborzanie wzięli sprawy w swoje ręce. Fragment od 12 do 19 minuty wygrali 7-2. W końcówce pierwszej połowy to Gryfinianie zdobyli więcej bramek, większość po rzutach karnych i do przerwy prowadzenie Tczewian było niewysokie. W drugiej połowie Sambor grał znacznie lepiej od rywali. Gospodarze popełniali mniej błędów w obronie, a w ataku mieli więcej atutów, zwłaszcza skutecznego Michała Chyłę, który łącznie zdobył 6 bramek, z czego 4 w końcowym kwadransie. 5 trafień zapisał na konto Krzysztof Czarnecki, którego powrót do zespołu z rocznego wypożyczenia jest zapewne największym wzmocnieniem ekipy Mariusza Graczyka. Ostatecznie Sambor wygrał pewnie 29-22, a na boisku pojawili się wszyscy zawodnicy, włącznie z młodymi debiutantami Jakubem Śmiełowskim i Szymonem Skoniecznym. Następne mecz o punkty w drugiej lidze tczewski zespół rozegra w sobotę w Wejherowie z Tytanami.